krzyczące krzesło, raz, dwa, trzy. Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD i witam Was serdecznie w Forzie Horizon 5, odcinku 6. Trochę sobie pojeździmy, tak, na chillu. Chciałem akurat wcześniej sobie coś tam zobaczyć, odpalić grę, żeby już tam, żeby ładnie wystartować z odcinkiem, a tutaj jakaś kadstenka mi poleciała. O, jakieś to jecie suprze. I właśnie teraz będę tym jeździł, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc miało być tak delikatnie, taki wiecie, no, wstępik, taki ładny, piękny, spokojny, kulturalny, a tu o tak. No właśnie. Więc taki początek miał być spokojny. A, wyszło jak zwykle. Panie! Oj, teraz się zagapiłem. To będzie złe. Nikt nic nie widział, nic tu nie zaszło. Wcale nie wypadłem z trasy przez co? Przez niego. Dobra. I znowu to zrobię. Znowu to... A, albo nie. A, piękne poprzedzenie. Chyba trochę przesadziłem z tym hamowaniem. Teraz już w ogóle przesadziłem z tym, ze zmianą biegu. No to wiecie, trzeba się wkręcić na nowo, nie? Wygląda na to, że nie będę pierwszy. You and me, my friend, we're going to show everyone how it's done. Yes, boss? Nic mi to nie mówi, ale spoko. Niech będzie. O, jak ładne. Ładny splash screen. Summer party. To czekaliśmy tyle na cutscenkę. We're going to start with the early days of motor racing. Drop by when you can. Sure thing. Czy ja w końcu jeżdżę? Zaraz zobaczymy. Dobra. Co tu są? Wiosna? Ojej. Aha. Czyli są tutaj jakieś dodatkowe eventy. Fiat powraca już wkrótce i Abarth powraca. Wow. No to super. My teraz mamy wiosnę? Przecież my teraz lato mamy. Dobra, o co tutaj chodzi? W sumie chyba welcome back, champ. Welcome back. No tutaj mamy jakąś... Nice collection. Some of the cars you don't have can be purchased from the auto show directly from here. Dobrze. Okej, okay, tutaj mamy coś. Aha, jakieś nagrody do odebrania. Super, teraz zgadnij, gdzie masz do odebrania nagrody. A, tu będę miał losowanie, dobra. No to szukamy. A co, niech będzie. Gdzie mogę mieć coś do odblokowania? Wow, epicki Barbie mówi Corvette. Pięknie. A, w kuprze. No tak, bo tylko są trzy. No dobrze, no to co? To chyba były te dwie jedyne. Okej.
No i teraz najważniejsze, wiecie, gdzie były te losowania? Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn right. Wow. Widać, że już dawno nie jeździłem. Znaczy inaczej, ja ogólnie mało co lubię jeździć na takiej kamerze. I prawda jest taka, że wolę tą kamerę ze środka, ale z tego co pamiętam, nie wszystkim ona się podoba. Z powodów oczywistych, niektórym może być niedobrze, ja jestem przyzwyczajony. Autostrada ciągle, ale ja bym chciał te dwa wheelspiny zrobić. Że nie pamiętam, gdzie je się robi, ale chciałbym je zrobić. Wiecie, o co chodzi. No, jeszcze mam jeden bieg. No, jeszcze dobi. No, jeszcze masz dużo tego, dużo miejsca. Teraz. Wyjdzie na to, że ma jeszcze więcej biegów, to będzie wesoło. Ale migają tam światełka. No, gorzej będzie, jak będzie trzeba zrobić jakieś dzikie wyminięcie. Jak te! Można powiedzieć, że prawie wybrnąłem, nie? Dobra, jedziemy. Nie, no dobrze było. O, Nubek wrócił. Cześć, Nubek. Dowiedziałem się, co mi się stało. Aha. Nubku, co ci się stało? Opowiadaj. Ready for a new adventure? Perfect timing. So, where should we go? What should we do? To jest bardzo dobre pytanie. Co teraz? Scena uliczna Horizon. Czekajcie, gdzie my tutaj jesteśmy? Jesteśmy. Aha, Festival Horizon Mexico, scena główna. To tutaj weźmy, ten dokończmy. A i lurek. No i zacieszam. Czy my sobie damy radę? A, zobaczmy. Now we're talking. I'll start putting together ground crew, officials, and barriers. Lots and lots of barriers. Dobra. Nie żeby coś. A, są tutaj już te biegłości. A, te biegłości teraz dają co innego. No racja. Okej, okay. Centrum wiadomo. A, losowania są tam, widzicie. Okej, okay, prezenty. Podarowane super losowanie. Czy chcesz ich teraz użyć? Pewnie, że chcę. Zobaczymy. No i to są fajne rzeczy. GTR 2002. Nice. Odbierz nagrodę i spróbuj ponownie. No póki co te losowania mi się coraz bardziej podobają. O, i imprezka, i 40 koła. No i widzicie, i tak można żyć. To lecimy dalej. Co my teraz ciekawego dostaniemy? O, i lotusik, i stówka, i AMG GTR-ek. To zielony. Zielono mi. No tyle wygrać, kochani. Widzicie? Tak się żyje, kurczę. Nie chcę trąbić. O, no i teraz troszeczkę więcej kaski.
No i super, ja się nie obrażam. Ile jeszcze? Jeszcze trzy losowania mi zostało, ale okej, niech będzie. Dzwonek do drzwi i kasa. Dobrze, to najsłabiej w sumie z tego wszystkiego, no ale już nic nie mówimy. A to już było, to już mam ten dzwonek telefonu jako klakson. Czemu mi go dajecie jeszcze raz? To jest nie fair, wiecie o tym. Dajcie mi coś fajnego. To też jest fajne. I ostatnie losowanko. Teraz zmienimy sobie auto, bo jednak no fajne, rozumiem. Orkiestra marszowa z Kazu. Kazio. Dobra. Niech i wam będzie. Zmień samochód. Dobra, weźmy sobie jakiegoś czteronapędowca. Co? X5? Bugatti Divo. Nie, weźmy sobie jakiegoś małego czteronapędowca. Tak dla jaj. Ale nie Cuprę. I nie Forda Bronco. Też nie wiem, czy Foka RS. Foczka RS. Huniganki też są fajne. Nie wiem, czymś bym sobie tutaj fajnym pojeździł właśnie. Spójrzmy, co my tutaj takiego mamy. Epicki Manx Myers. Dobra, Lancerkiem wiem, już jeździłem. Może weźmy tego Skyline'a. Jest niby w grupie B, nie? No to żeby zaraz nie było. Ale on jest tylko w grupie B. Dlaczego tylko w grupie B? Czego nie możesz wziąć jakiegoś porządnego samochodu? Bo jeszcze niedużo aut mam. Troszkę mam tych Taycanów Turbo. No, Taycan Turbo S, Taycan Turbo S. To są dwa takie same. Ten jest z jakimś pakietem. To nie bierzmy tego z pakietem. Zobaczmy sobie może tego. No i widzicie, no ciężkie wybory. Dobra, weźmy nie gorsze Porsche. Ach, i znowu te ekrany wczytywania. No i widzicie, on nie wygląda tak, jak tam wygląda. On jest pokolorowany. Oye, amiga, here we have the go-ahead for the Goliath. Genial. I hope you're ready, my friend. The way you drive, you might see all of Mexico in one afternoon. At the roundabout, take the first exit. Mówiłem, że ma być chillowo, a wziąłem chyba jeden z końcowych wyścigów na początek, nie? Tak, tak, bo pewnie. Czemuż by nie? Przecież miała być chillerka, miała być fajnie, na spokojnie, miło i przyjemnie, no? Tak. Nie będziemy czuli żadnej presji. Przecież po co? Nie będziemy wbijać. Ja powiem szczerze, że ty gdzie? To było zamierzone. Tak miało być. Te krzaki też. Ale odkryłem go. Widzicie, jak to wygląda? No i dobrze. No dobra, zobaczmy. Solo. Co to jest w ogóle? Ostateczny boss do pokonania w Horizon Mexico. Trasa o długości 54 km. Aha. If Horizon's official events don't satisfy you, then it's time to make your own. Nie. Introducing Event Lab. Hooray, I'm not interested. No dobra, nie no, sobie. Zalecany. Czemu akurat zalecałem mi 918 Spiderka? W sumie... No bo i8 nie wiem, i8 jakoś mnie boli.
Ale tak naprawdę fajnie się jechało tym Taycanem. Dobra, weźmy tego Spiderka. Tak sobie otworzymy. 54 km, ile ja to będę jechał? To akurat. Jeden wyścig. Cały odcinek, jeden wyścig. Jaki ładny, boksowy. Którym się dach otwiera? Nie wiem, czy chcesz tę informację teraz, ale... The Mexico Goliath is officially the biggest race by distance in Horizon history. good luck. Jo. Tak, pierwsze co to sterowanie. Przepraszam, ale... O, przycisk lewego drążka. No i dobrze. Może być, namówiliście mnie. I lecimy. Rozpocznij zawody wyścigowe. No nie będzie. Jeżeli będzie można, pytanie w tym spiderze. Ja nie lubię takiej kamery. Ale cicho, nie będziemy narzekać. Nie tak miał wyjść. Ach, ten realizm. Znaczy ja to oczywiście nadgonię, nie? Bo mam jeszcze 50 km. Więc na pewno damy radę. Zastanawiam się, czy nie lepiej mi się skręcało tamtym. Wytrwaliśmy. Nie, zmieść się. Uf. Tak, największa spina pewnie będzie na końcu, nie? Dobrze, że tutaj jest to cofanie. Dobrze, że tego nie wyłączyłem. Nie byłem łasy na więcej kredytów. A, wyłączę cofanie, bo czemuż by nie? Ja przed chwilą o tym mówiłem, nie? Dobra, chyba trzeba się skoncentrować bardziej. Tak jak mówiłem, to wszystko zależy od przyzwyczajeń. Tutaj te samochody też się zachowują tak, jak się zachowują. Ale jestem ostatni. Ja wiem, że wiecie, że jedziemy sobie na lajcie, nie? No bo gra jest taka chillowa i w ogóle. Już tutaj widzę jedną rzecz, która mi się nie podoba, jeżeli chodzi o interfejs. Że mianowicie iż okej, jest napisane jedno okrążenie, wszystko fajnie, pięknie, ale ja nie widzę na przykład tutaj, kiedy to okrążenie się skończy, wiecie, o co mi chodzi, nie? Że tutaj powinno być coś takiego, że powinny być jakieś procenty pokazane, tak? No halo, halo, proszę się tutaj nie przepychać, bo ja też chcę się przepchnąć. I żebym wiedział mniej więcej, że wiesz, to już jest czas, w którym się musisz stresować, nie? Bo tak to tak naprawdę nie wiem. No fajnie, jest jedno okrążenie, nie? Ale co dalej? I po co tyle takich mocnych zakrętów?
Nie bujaj autem, nie bujaj autem. Hamuj późno. Ale nie za późno. Nie jedź bokiem. Fajnie to wygląda, ale nie jest szybsze. Dobrze, że wszystkie te słupki są ze styropianu. Proszę mnie nie stukać. Ślisko. Mega ślisko. Dobra, cofniemy. Czyli tutaj trzeba zacząć hamować. To musimy pamiętać. Wiecie, my gramy tutaj na lajcie, tak? Ty widziałeś te zakręty, panie. Tak, ładnie. Wiecie, ja nie oczekuję realizmu z tego, nie? Ale ja nie jestem aż takim hardcorem. Przecież ile ja grałem? Ja chyba tam trochę z motyką na słońce się tutaj rzuciłem. Jakby na to nie patrzeć. Oczy dałem, czy wybrniemy z tego? Pięknie, pięknie, no. I zawsze ten boczek, nie? Oducz się tego boczków! Szaków, który lubiał jeździć po tym. Wiem? Ale proszę, przecież nie mogę tego przejechać na szóstym miejscu. Że trzeba było przynajmniej opony zmienić. Jak to jest możliwe, że oni tam tak cisną, nie? Nie przesadzasz, kuleszko? No i teraz jeszcze niech tam się asfalt porządnie skończy, to już w ogóle będzie wesoło. No. Teraz jeszcze wyobraźcie sobie teraz telefon, bo się nie wiem, co tam u ciebie? A nic, jadę sobie tam przyjść. Przez miasto, nie? A policja? Nie, nie! Nie martw się, to jest wyścig, to jest zorganizowane. Jakieś barierki? Po co barierki? Płani, to się leci. To się biegi kończy. O! To był podskok, to poczułem.
Pewnie jest jeszcze siódmy. Ojej, tu zaraz będzie zakręt 90 stopni. No czemu ty mnie tak ten? I tutaj hamuję. Ale to było dobre. Znaczy wiem, że pewnie nie, ale wiecie, ale trzeba... Trzeba się podbudowywać. Najgorsze jest to, że ja nadal nie wiem, gdzie jest koniec tej imprezy. To mnie najbardziej smuci. A może i to. Dobra. Dobra, zwolnił delikatnie do 200. I już słyszę normalnie czyjś oddech na plecach. O nie! Przegapiłem się! Nic tu nie zaszło. Kurczę, to by tak ładnie szło. Dobra, jako wyszło, że jesteśmy już pierwsi. Może otworzymy ten bar, żartuję. Jest piękne i tutaj była cały czas walka, 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 nie? Jesteśmy pierwsi. Sielanka. Spokój, cisza, świetna, czysta jazda. Ja wiem, że starzy wyjadacze albo osoby, które bardzo, zresztą bardzo długo grają w Horizona, to pewnie ładnie wymiatają te wszystkie wyścigi. I nie dziwię się, ale to trzeba mieć trochę godzin najechane, a jak wiecie, ja mam najechanych godzin w Forza Horizon 5 2. Gdzie trzeba stwierdzić, że oczywiście model jazdy zmienia się z kolejną grą i za każdym razem jest inaczej. Bo będziemy mieli lepszą fizykę opon. Bo się dogadaliśmy, nie wiem, z Michelinem. A tutaj mamy szyby czego? Jakiegoś tam ATS-a czy czegoś. I one dają opór 0,01. Jeszcze się przyzwyczaję do jazdy na takiej kamerze. Już w ogóle by było. Dobra szybkość. Lubię mieć dobrą szybkość. Jak widzicie, no i powiedziałem, pełna sielanka. Dokończ. Dobrze. Coś mi się podoba. To ale mnie dojechał. Pewnie, bo oczywiście na pewno dużo za szybko zacząłem hamować, nie? Teraz włączamy element stresu. Uważaj, auto za tobą. Miało być tak pięknie, widzicie? Ale prawda jest taka, że przez chwilę było tak, że ja mam centralnie tutaj, wiecie, monopol na pierwsze miejsce. Widzę, że teraz już komuś się zachciało, ktoś mi pozazdrościł. I tak naprawdę nie odpuszcza. O, mało powiedziane. On chce mnie wyprzedzać. Halo, panie, idź pan.
Ja nie spraszałem. Tam są kolejni. O, widzę koniec. Ale byli blisko. Uf. No i fajnie było. No i widzicie, nie było aż tak źle. Jakie dzikie pląsy, ja nie widzę. Ile się poziomów tutaj nie wbijało? No ładnie. Bardzo ładnie. O, jeszcze jakiś wyspy. Horizon wyspy. No. Toyota GT86. Albo inaczej Subaru BRZ. Hey champ. This is the Horizon Tour. It's the place to meet up with friends, sit back and, well, tour across Mexico. You should check it out when you have the time. No dobra, no ale tam to już skończyliśmy, nie? I co to? Donut Media? A ja bym chciał. To jedziemy. Turn around when it is safe to do so. No teraz mi mówicie, to ja nie mogłem tak wcześniej. I teraz jedna rzecz mnie interesuje. Tylko mi się tak wydawało, czy naprawdę to jest tak, że powiedzmy w swobodnej jeździe jeździ się inaczej niż... Dobra, jeździ się z samochodami, to co innego, sorry, Jeepek. W sensie takim, czy jest, są jakieś inne odczucia podczas jazdy niż, niż na wyścigu, to by było trochę nie fair. No skąd to takie... Trudne zakręty, czekajcie, jedziemy na spółkę. Widzicie to, nie? To było wredne. Bo tutaj akurat była tablica. Akurat musiałem przejechać tak, żeby minąć tą tablicę, nie? Bum. Wyświetl zalety. Używaj samochód, wyświetlaj. Dobra, jedziemy. To tablica jest gdzie? Powinien być na dole. Zobaczmy, ile wyciśnie. Ten siódmy bieg to już taki nadbieg, nie? To już taki, wiecie, że można sobie kanapkę zjeść. No fajnie, no jest ta prędkość. Okej, jest. Ale czy ją się aż tak bardzo czuje? To jest właśnie to pytanie. Czy tą prędkość aż tak bardzo czujemy?
No i co, już się dalej nie rozpędzimy? Panie, pan będzie tak mówił? O, z górki jest, to przyspieszymy. Oppo, superstar. Alex is busy, but he told me to tell you there's a classic off-road vehicle in a barn not far from the festival. Okej. To sobie potem tam pojedziemy, mam nadzieję. Teraz mamy inne zadanie. Teraz wjechali mi na ambicje. Ja chcę tego fotoradara ogarnąć. Dojdziemy sobie do jakiegoś tego. Dobra, chyba wystarczy, nie? Pewnie zapomnę, jak się tam jedzie, ale spoko. Znaczy powinno być powiedziane, wiesz, panie, cały czas prosto. Tylko w nic nie uderz. No i traf. Już gorzej tego nie mogliśmy zrobić. Ale fail po prostu. Ale piękny opony poleciały. Dobra, gdzie to jest? Ile trzeba zrobić? 330. I was there, man. 100 meters. Turn left. Ale powiedziałem, że to tak nie można. Szanuj się, panie. Pewnie się nie rozpędzę do takiej prędkości, do tego miejsca. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie. Czekajcie sobie, jeszcze raz. No, musimy gdzieś dobić do jakiejś takiej tej. Nie, słuchajcie, no nie ma się co okłamywać, to nie jest łatwe, nie? Nie, teraz nam się uda. Jak trafimy. Jak nie trafimy, to znowu będzie słabo. Czekaj, na co mogę zwalić? Przez co się wtedy nie udało? Gdzieś źle skręciliśmy. Naprawdę? Dobra, olejmy to. Niech wam będzie. Pewnie jakbym wziął szybszy auto, to mi dał radę. No jeszcze tylko to chciałem zobaczyć.
Co to jest? Minuta, 3 minuty. No dobra, zobaczmy, co to jest. Teraz wyjdzie, że czegoś nie wiem. No ja wielu rzeczy nie wiem, ja się tego nie wstydzę. Ale to nie znaczy, że nie mogę się dowiedzieć. Hey man, stop trying to fight everyone. Just ask them if they want to race. Yeah, I'll pass. I left my Centenario in my other pants. Oh, look at me, I'm Nolan. I got Centenario pants. James, Nolan, I thought it was you two. Welcome to Mexico. Hey, nice to meet you. Yeah, great to meet you in the flesh. Wow. I've seen you jump cars out of planes. And that thing in the sky, how does it even stay up there? Calm down, fanboy. You know Horizon. Haley didn't tell me you were coming down. Yeah, we heard the festival was here, so we brought the whole crew down. J crew. And Nolan. I'll look for them around the festival. Nice car, though. Is that yours, James? Yeah, it's mine. Sweet little personal ride with some personal modifications. This is usually where someone hands me the key. Just be careful with it. I've seen you drive, too. You know what? I think I'm just gonna go with you. To był błąd. Dobra, na co my mamy minutę? Right. Let's see what this can do. Hey, whoa, take it easy. Zach just finished fixing this thing. Guys, I don't mean to alarm anyone, but we've got a dust storm blowing up along your route. No właśnie, widzę chmurę. What? No, not perfect. Not perfect. In 200 meters, turn right. Feels good. Let's see if we can find some dirt to tear up. Not too much tearing it up, though, right? Trust me, James. Hurra, będziemy jechać starym Golfem po bezdroża. Have fun, I guess. No, Nolan, it's fine. Wanted a new paint job anyway. So, you're just driving me out into the middle of the Mexican desert. Don't worry, James. There's a beetle I want to show you. I'm kind of relieved. I gotta say, I'm kind of relieved. Się do ostatniego czasu. Dobra. No jak uwielbiam, jak to auto skręcają. Pojedźmy według trasy, żeby nie było zaraz coś nas ciekawego. Mały dozm. Faster than it's supposed to. I just love how much history VW has here, though. It all started with this guy, Prince Alfonso de Hohenlohe. He was a friend of Ferdinand Porsche. Anyway, our guy, the Prince, entered 7 Volkswagens in the 1965 Pan Americana. Finished first because, you know, 1.2-liter engine. But those 7 Beetles, they all rolled over the finish line like a parade at an average of 61 miles per hour. There were 2 Ferraris that didn't make it. People said that old Ferdy had smuggled in some Porsche engines, so they had to get a consultant from Houston to confirm that the cars were legit. Our boy Prince Alfonso opened his dealership later that year, and the rest is history. Fajnie, znaczy fajnie, jedziemy w burzy. Ja nie chcę tylko tak cały czas narzekać, nie? Że wiecie, a ten czarny to już jest stary i cały czas tylko szczęci. Ale cholipa, nie wiem, czujecie to? Okej, efekty wizualne tutaj fajnie, ale ja jakoś nie wiem, nie mam takiego poczucia, że to auto jest, jak to oni określili, szybkie. Czy coś tam desy? Wiecie, o co chodzi. Ona raczej tak, no jedzie, no ten dźwięk jest taki trochę jak, nie wiem, z głośnika z telefonu. To auto to powinno, wiesz, brzmieć, ty powinien się cieszyć, że one brzmi. A tak, meh. Ja czekam na Forza Motorsport. What am I looking at?
This is the Hypervocho? Alejandra says it'll do over 200 miles per hour. I'm not sure how that's even possible. Alejandra built it, that's how. Shall we take it for a spin? Don't look at me, man. You're the one who gets paid to be a passenger. Yeah. Yeah. Let's go. No i tak co, przejdziemy się. Right, keep your speed up, I'll call the route. Road stack, go ahead, that opens up, I'll call it when you can board. Okay, right is easier, but both ways work, you decide. A idź pan. Jakiś wariat. Here we go, give it the beans. I'm okay with it. Cause that's what I am. Okay. A zmieściliśmy się w minucie, hurra! Hey, just let me catch my breath here. You know, I've got an idea. If you're not doing anything tomorrow, let's build a car. You up for that? Absolutely. I'll see you at the test track at dawn. At dawn? Why? I mean, yeah. See you there. Oh yeah. No ładne graffiti, tak, kolejny ekran odczytywania. O, już wróciliśmy do żywo. Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I can help you explore Mexico and find fun things to do. I've been upgraded with the new ForzaLink module. No kliknijmy. No naciskam i co? No i co? No naciskam i co? Ej. ForzaLink tracks the status of you and the people you meet online. Naprawdę. And suggests ways for you to link up and play together. Ja nie chcę. Every time you see this light up, it's suggesting a new way for you to link up with other drivers. Hey, hey! We're at the test track. Got my coffee. Just, you know, drop by whenever you're ready to build a car or something. Dobra. On your own time. No worries. I'll be right over. Hey, champ. I have blueprints for a bunch of new adventures, and you have decisions to make. Czekajcie, skończyliśmy Mexico. Co my tutaj mamy? Baja nie chce, ale to i tak zrobimy, wiecie, w następnym odcinku. Scena uliczna. Niech będzie scena uliczna. Bo jest na dole, czy lecimy po kolei? Nie, lećmy po kolei. A co? Okej. No dobrze. I know, right? There's Mexican car wrestling at Horizon, and I'm stuck up in the operations center. Adding it to your schedule. Aha, jakieś wyróżnienie? Co to za wyróżnienie? Mamy wyluzowany t-shirt. Oh yeah. You're making incredible progress, and everything is reflected here. Why don't you have a look around and decide what you want to do next? Fajnie, ale nie. Dobra. Gdzieś to było. Mój Horizon, losowanie 9. To jedziemy. A polosujmy sobie trochę jeszcze na sam koniec. Wow, emotikonka. Też przyda mi się w grze samochodowej, nie? No super. Co
coraz lepiej wychodzi. Emotikonki, dwa tysie. O, oj, to rozumiem. Ojejku, Golf R. Ojejku. To były czasy. Pięknie, piątka, przyda się. Lecimy dalej. O, Raptor. No i mamy Forda. O, Raptora. Zrobimy go takiego z Jurassic Parku. Jak będzie ten? I zamiast dźwięku silnika będzie. Zwykłe trąbienie klakson. Uwielbiam te opisy. Po prostu je uwielbiam. Daj mi coś fajnego. O. No i taką stówkę tak. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że się. O Boże. No. Nic nie mówię. Tak. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście ze mną. Że przynajmniej było śmiesznie posłuchać marudzącego cialnego. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, bądź jeżeli wam się nie podobało, to zostawcie łapkę w górę jednak. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo pomaga nam się to jednak jakoś tam rozwijać. Nazwijmy to w ten sposób. I co? I jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, no to oczywiście zapraszam was na Twitcha. Tym samym żegnam się z wami na pełnych kołach. Nie, to źle zabrzmiało. Na okrągło. Cialnik jeden. Człowiek suchar normalnie. Masakra.